Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Nowinki. Dziś zaprezentuję wam dwie rzeczy, jedną poprawkę oraz jedną spekulację na temat nowego owocu, który może pojawić się w najnowszej wersji Minecrafta 1.12 i Pocket Edition. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od rzeczy, która została ogłoszona dość dawno temu, lecz po prostu mi umknęła. Za podesłanie jej dziękuję Nathanowi. A mianowicie Jeb na Twitterze napisał tweeta, z którego wynika, iż w 1.12 poprawi stawianie obrazów i wprowadzi jakąś mechanikę, która pozwoli nam wybrać chcianą przez nas grafikę tego obrazu. Myślę, że chodzi po prostu o to, że nie będziemy po kilka razy wieszać obrazu, aby pojawił się ten, który aktualnie chcemy. Drugą rzeczą jest post, również na Twitterze, od Daniela Wustenhoffa, który jest deweloperem Minecrafta Pocket Edition. Zrobił ankietę, aby społeczność zadecydowała, co ma pojawić się w wersji Pocket Edition Minecrafta. 18% graczy zagłosowało za naprawieniem i stabilnością portu. 34% graczy za nowościami i naprawą bugów, ale aż 48% graczy zagłosowało za bananami. Czy możliwe jest, aby do gry wprowadzić ten egzotyczny owoc? W pewnym sensie nawet Serge, który jest deweloperem Minecrafta na PC, również to potwierdził. Przypominam, iż jest to tylko spekulacja, nie bierzcie tego jako potwierdzonej informacji. Tak więc to byłoby na tyle. Co wy o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że się podobało. Nie pozostaje nam nic innego, tylko wyczekiwać nowych informacji na temat aktualizacji, albo cierpliwie czekać do środy i miejmy nadzieję, że właśnie w tę środę pojawi się snapshot, pierwszy snapshot do wersji 1.12. Póki co, trzymajcie się, do usłyszenia, siemanko i cześć!